Siemaneczko, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj po prostu z bomby lecimy z paczką za 500 tysięcy monet. Generalnie nic innego ciekawego niestety dla was nie mam, ponieważ tokeny zbieram sobie jeszcze na coś innego. Przy okazji też muszę zmontować parę filmów na zapas, także oczywiście pamiętajcie, że Instagram naprawdę warto będzie śledzić. I co? Zostawcie paczkę w górę, subskrybujcie kanał, wszyscy są codziennie, to jest Daily. Bawcie się dobrze! Panie i panowie, tak jak mówiłem wcześniej, od razu lecimy z miejsca do paczki za 300, wróć, za 500 tysięcy monet lub za 3000 japońców, także paczka warta 100 zł. Dużo. Ikona urodzinowa 3,8%, na urodziny food mamy 58%. Dużo. Ale czy coś będzie w środku takiego urodzinowego? Mam nadzieję, że tak. Trafmy coś, co będziemy mogli nawet stestować dzisiaj. A co? 3000 japońców poszło w ruch, mamy kartę urodzinową i będzie nią Hiszpan SP. Okej, to jest Koke 88. Przez chwilę miałem w głowie, że to jest Pedri, ale Pedri przecież oczywiście jest w SBC. No dobra, jest to Koke, wszystko. Jest to karta w gangu Hulita, między innymi. Także to się może jak najbardziej podobać. No dobra, 88 Koke. Przyjemnie. Może jakaś ikona? Jest taka możliwość, bo ikony nie mają pierwszeństwa. Mamy też... No co to byłaby zapaczka bez Tony'ego Crossa? Okej. Także Koke, który kosztuje... O Boże, naprawdę tak mało? Myślę, że trochę więcej. No dobra. Koke ma gwiazdki 4 na 5. Dwa informy. Razem raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem walkoutów. Mamy jeszcze duplikat oczywiście. Od razu sobie otwórzmy te piki. Koke dla odmiany. No wezmę tego Millera, już niech będzie. Ikona urodzinowa na wypożyczenie. Będzie nią Jarzinho lub Cantona. Nie, no bierzemy Jarzynę. Jakiś Food Champions? Na pewno się może przydać. Czy będzie ikona? O, nie będzie ikony. Mam jeszcze dwa informy. Jednego sobie mogę wysłać. Kramaricia chyba też mogę wysłać swoją drogą. Tak, może być. No dobra. Co? No te karty pewnie sobie wyślemy na jakiegoś pika. Cała reszta no, do klubu po prostu. Nie jest to paczka wymarzona, niestety. Porobimy jeszcze parę pików, myślę. Także na spokojne. No dobra, także jeszcze oczywiście pik z tych kart, które nam zostały w duplikatach. Więc zobaczmy, jeden z trzech, 80+. Może tutaj jakaś ikona? Nie. George Clini 84. Może być kolejny foder do kolekcji. To co, moi drodzy, przejdźmy sobie do jakiegoś meczyku w takim wypadku. Division Rivals po raz testowy. Zagrajmy sobie tym Jarzinho może. Dostaliśmy tego Jarzinho. Możemy go oczywiście jak najbardziej stestować. Testujemy sobie wypożyczonego Jarzinho urodzinowego. Oby nam po prostu coś pomógł w tym Rivals, bo no raczej nie wbije tych ulepszonych nagród, ale żebyśmy się trochę pieli wyżej w tej lidze pierwszej i będzie elegancko. Okej, okay. Ederson 91, Hakimi, Toty, Hulit, Cruyff, Rivaldo, Mbappe, Jarzinho. Ła, Jezus Maria, no ta pierwsza liga, powiem wam, nie jest łatwo. Lecimy, proszę państwa, mamy skilla, mamy umiejętności. To wystarczy. Och, ruszyłem się, ale ta akcja była dosyć dobra. Johan, 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 Mbappe wypuszczony, tak jest, dawaj, szybszy, szybszy, szybszy. O wiele szybszy niż Vieira, leć. Mbappé. Cyk. Cyk. Jaki skam. Ej, on nie miał przypuścić piłki, miał uderzyć fineską, a nie przypuszczać piłkę, nawet strzał nacisnąłem. Jerzyna. Dawaj. Oj, Dizazi. Dizazi jakiś się piłkę zabiera. Co to ma być? Jarzinho. No i Dizazi, no co on tu robi? Czemu on jest wszędzie? Ciężary Rivaldo, Donnarumma. Uuu, no za dużo miejsca, panowie, za dużo. To jest gol. No. Jasny gwint. Ej, na zielono. To wpada. Ale na czerwono nie wpada. Okej, okay, nieważne. No. Johan, asysta. Jaki gówniany strzał. Prime Cruyff, takie gówno posłał, no przecież to ja bym się aż wstydził. Z kim on tę główkę wygrał? Z Zambrosą, no nie, no przecież ja się popłaszczę zaraz. No, niestety jestem troszkę zły na Cruyffa, bo nie ukrywam, że głównie dzięki niemu tego meczu nie wygrywamy. Miał dwie setki, które zepsuł, ale no co, druga połowa przed nami, niestety na razie tym Jarzyną nie mogłem za dużo zrobić, bo dosyć pod niego gram. Niestety takie są fakty, że gram pod niego dosyć mocno, ale druga połowa, coś się zmieni. No, Zizu. Karny. Mogłem uderzyć. Ale okej, dostaniemy karnego, no i co, no Jarzynka. Lepszej okazji, mój drogi, nie dostaniesz. Także ładujemy petardę w lewo. I to jest gol. A widziałem, że się ruszy w lewo, ale jest Jarzynka, bardzo ładnie. Co prawda z karnego, ale to nieważne, to nie jest ważne. Mamy 1-0, wróci 1-1 oczywiście. Tak, Jarzyna. To jest akcja. Uderzenie.
No, spodziewałem się ciutkę więcej, no ale niestety tylko celny strzał. Nie! Nie, kurwa, nie. Nie, nie, nie. Mbappe. To musi być gol. To musi... Zidane? Prosto w ramach. Przegrywamy mecz, ale jak sobie przypomnę, po jakiej bramce my przegrywamy, to... O, rany. Zróbmy jakiegoś pika, co? Dobra, także pik dla widza. Pomiędzy meczami. Może tutaj. Coś lepszego niż Koke, na przykład. Mertensik 8-4. Kolejny piękny foder pod paczkę z ikoną, która na pewno będzie... Na pewno niedługo, to na pewno. Dobra, panie, panowie. Wóz albo przewóz. Kolejny mecz, Jorginho. Mam nadzieję, że tym razem dostanie trochę więcej pola do popisu i będzie... Smerfastycznie. Dobra, nie wczytałem składu, bo możliwe, żeby wyszedł, gdyby zobaczył mój skład, także wolę sobie pograć jeszcze trochę dłużej w tym Rivals. Okej. Okay. Może być. Pogba! I to prawie wleciało. No, Jarzynka. Pa, ile masz miejsca? Cyk. Tapiny nie wychodzą, niedobrze. Tak, to jest idealne podsumowanie meczu. Nie mam pojęcia, co się dzieje w tym meczu. Nic wam nie pokazuje, bo w tym meczu nic się nie dzieje, albo dzieje się tak głupi rzeczy, że ja nie wiem, co mam pokazać, ty. I teraz Zinedine Zidane, długi słupek. Od słupeczka, mamy 1-0. Ujojoj, problemy w defensywie. Oj, to będzie bramka niestety. Rafael Leão, Finom. Strzela gola. Niedobrze. Son. I na czerwono nie ma bramki. Ach, no nic, moi drodzy. Mamy remis 1-1. Bardzo nudny mecz. Jeden z nudniejszych, jaki grałem z tymi czasy, no ale jakoś trzeba przeboleć tę połowę. W drugiej będzie lepiej. Na 100%. To będzie gol. Na to wszyscy czekali, przysięgam, na to czekał każdy z nas czekał właśnie na taki power shot. Jest! Emba! Czemu nie trafił w bramkę? Nie wiem. O! I ktoś! Zizu! Tak jest, no takie coś musiało się zakończyć asystą, proszę państwa, no przysięgam, no to musiał być Jarzyna, no takie rzeczy tylko robi Jarzyna, bądźmy szczerzy. Salah, nie, będzie tapin. To będzie czerwona kartka, to będzie, ja chciałem wybić piłkę kwadratem, chciałem wybić tę piłkę kwadratem i Ramos zrobił śliski, to będzie czerwona kartka. Żółta kartka, proszę, skończmy już ten mecz, naprawdę. No, więc moi drodzy, ostatni pik na dzisiaj, bardzo wam dziękuję za oglądanie, trafiliśmy kartę rodzinową, także patrzmy na pozytywy, nie patrzmy na negatywy, nie warto, w ostatnim piku będzie Inigo Martinez, 82 oceny ogólnej, bardzo dziękuję za oglądanie, widzimy się oczywiście jutro, nie wiem co będzie jutro, zobaczymy, trzymajcie się, do usłyszenia, adios.